To ja, proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję, żeście Państwo nas tak przyjęli, że Państwo nas tak ugościliście, tak z taką polską gościnnością wspaniałą, ale już nie będę tu więcej, tak, Żurek, barszczem. Cudowne to było, ale już nie będę więcej wychodził przed orkiestrę i zapraszam tutaj naszą dzielną aktywistkę z młodzieżówki. Zapraszam. Zapraszamy, zapraszamy. Co koleżanko nam zaśpiasz, może jakąś bajeczkę? Nie mów do mnie koleżanku. Dobrze, to może coś zaśpiewasz. Ta pieśń to awanturka, o kogo, o kapturka, jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopie jak malinka. Czapeczkę nosił z szykiem, czerwoną z kutasikiem. Uch, ha, tra, la, la, kapturek 62. Uch, ha, tra, la, 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 kapturek 62. U babki, co za lasem, mieszkała w białym domku. Kapturek czynił czasem sobotę ze sodomką. Ta babka to kto ona? Morskiego wilka żona. Gdy wilk się szarpał w szkwałach, kapturka zapraszała. Gdy wilk raz wrócił z rejsu, kapturek był na miejscu, bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Speszeni wszyscy troje, wróciłeś? Siądź! Postoję. Czas tak zazwyczaj rączy, zupełnie się nie sączy. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, wilk na kapturka patrzy, na jego torsik boski i przełom w wilku morskim. Więc zamiast pogniewać się, urządzić awanturkę, zamieszkał w innej chacie szczęśliwy wilk z kapturkiem. Ucha, tralala, kapturek 60. Nie ma to jak stara, dobra perwersja, co? 62, ile to już lat? No, ale myślę, że pora na radykalną zmianę orientacji.